Dzień dobry, jesteśmy ze studia Opatów. Mamy tu możliwość porozmawiania z rolnikami, którzy protestują przeciwko tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Panowie, może byście chcieli coś od siebie powiedzieć? O, tu panowie, kto się dołączy. Zostają do Opatowa, tam do pierwszych zabudowań Opatowa. Wiem. Tak na szybko, panowie, co byście chcieli przekazać naszym rządzącym, co byście chcieli od siebie powiedzieć, dlaczego protestujecie? Ta ustawa jest bardzo źle skonstruowana. To będzie zakaz eksportu, znaczy będzie zakaz uboju koszer halal, nie? No i przypuśćmy tak, statystyczny Polak zjada 2 kg wołowiny rocznie. Tak jest. Ile pan jada wołowiny rocznie? Nic. No sporo. No, ja lubię mięso. Wieprzowiny 25, drobiu 25, wieprzowiny 45. No to razy 40 milionów, no to jest 80 tysięcy około ton rocznie zjadamy, a produkujemy 600 tysięcy ton. No to jak nie weźmie Izrael, te państwa wschodu, no to co z tym zrobić? Solić ziemi, zakopywać, czy co z tym robić? Jak myślicie, panowie, kto ma na tym zyski? Komu zależy na tym, żeby was właśnie w ten sposób ukrócić? Kto ma? No właśnie nie wiemy, kto jest pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. No to wystarczy iść za pieniądzem. Kto ma zysk, to ten jest najprędzej pomysłodawcą. Albo... Wszystko jest robione, że tak powiem, w warunkach polowych, więc... No kto ma zysk? Jak my z naszym mięsem nie wejdziemy na rynki wschodnie, to wejdzie Zachód. No to kto ma proste. Zysk? Proste. Czyli... Coś cenzura nas chce chyba wykluczyć. Czyli... Widocznie nasi brukselscy partnerzy, tak? No, Unia Europejska. No wiadomo, że za tym stoi pieniądz. Prosta sprawa. Teraz chyba w Unii Europejskiej nie moglibyśmy się chyba jakoś znacząco przekazać z tego względu, że to nie wyszło od Unii Europejskiej cała ta ustawa piątka dla zwierząt, tylko wyszła od naszego rządu. No, często... Teoretycznie można powiedzieć, że to nasz własny rząd chce nas wykończyć, a nie zagraniczne firmy. Często już zauważyłem taką tendencję, że nasi rządziciele są bardziej fanatyczni niż właśnie ustawodawcy z Brukseli. Daleko, wie pan, nie trzeba szukać. Starosta z Opatowa buduje centrum rozwoju rolnictwa, a nas ona nas policji, że nie zezwala na zgromadzenie się na placu. A propos właśnie starosty, a propos władz ogólnie, czy ktoś do was wyszedł porozmawiać, czy ktoś chciał z wami wysłuchać oni was? Oni tylko wychodzą rozmawiać przed wyborami. Przed wyborami, no to jest... Teraz to mają na czterech literach. Smutna prawda, niestety. Niestety. Coś macie, panowie, jeszcze? No... Do innych rolników przekazać jakiś apel? No, będziemy się coraz bardziej gromadzić. Jesteśmy niezrzeszeni, żadnej barwy związkowej ani politycznej nie reprezentujemy, sami z siebie, każdy jest organizatorem. No i co, będziemy dalej strajkować, na pewno. Niech każdy rolnik, co nie ma hodowli, nie myśli, że to nie pociągnie za sobą jakichś skutków dalszych, bo to jest gałąź rolnictwa. Tak, to jest włączone. I to nie ma hodowli, ale produkuje zboża, są zboża paszowe. Firmy paszowe popadają, weterynaria, przedstawiciele, maszyny, to jest wszystko, wszystko ciągnie, połączone, jedna branża tak. Ciągnie do dołu wszystkie branże. A no tak, no niestety. Dobra, panowie, nie będę was zatrzymywał, bo wiem, że was goni. Dobra. Powodzenia. Tak więc rolnicy wypowiedzieli się, co myślą o tym wszystkim. No cóż, trudno im odmówić racji. Bardzo znamienne były słowa jednego z nich, który powiedział, że władze tylko wtedy się pokazują, gdzie mają w tym interes. Zazwyczaj przed wyborami. Thank you.
Tak więc rolnicy pojechali na dalszą część manifestacji. Udało mi się z kilkoma z nimi zamienić kilka słów. Myślę, że w tych wypowiedziach był główny wątek tych protestów zawarty. No cóż, jeżeli mógłbym przekazać słowo dla naszych władz, to byłoby to bardzo niecenzurowane słowo, więc lepiej sobie daruję. Jedyne co powiem, murem za rolnikami.